Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie. Jesteśmy już na lotnisku i w ostatnim czasie często bywam w Maku. Dzisiaj nic nie jadłam, mamy godzinę prawie 15, więc muszę coś zjeść i postanowiłam, że zjem Maka, bo tym się przynajmniej zapcham, a te frytki ostatnio coś mnie kuszą. Wzięłam sobie pierwszy raz do samolotu, słuchajcie, moją zabawkę, którą kupiłam na nagrywki reklamowe na rolkę, bo stwierdziłam, że to będzie świetny opieracz, czyli po prostu będę miała tutaj zabawkę, będę się opierać i będzie moją poduszką. Panowie się śmiali podczas kontroli, że właśnie zwierzak na pewno przeszedł dużo testów, że mógł podróżować ze mną, wszyscy zwracają na mnie uwagę i się do mnie uśmiechają, więc w sumie fajnie mieć takiego zwierzaka, bo przynajmniej ludzie są dla mnie mili, a jest bardzo wygodny i właśnie ja dzisiaj, śpiąc sama bez psów, bo psy zostały w Krakowie, spałam właśnie z nim. Wiem, że mu nadałam jakieś imię, ale zapomniałam jakie. Więc możemy wybrać dla niego wspólne imię, więc w komentarzach piszcie, jak ma się nazywać ten gościu, bo będzie ze mną podróżował. Uwaga, fun fact jest taki, że pierwszy raz będę jadła Mac Royala, ponieważ chciałam cheesa, ale nie mogłam tam znaleźć w tym wyborze, więc jem Mac Royala. Z tego co pamiętam, to Mac Royal chyba jest podobny do cheesa, albo to może był Big Mac. Nie, to chyba Mac Royal, więc pierwszy raz zjem Mac Royala. Zawsze jestem przygotowana na lot, ale tak, żebym była przygotowana jak dzisiaj, to nie byłam nigdy. Zobaczcie, mam nawet pantofle, żeby było mi chłodniej w stopy i wygodniej, żebym mogła sobie ściągnąć te adidasy, więc to jest plus, ale do tego mam kocyk, który sobie ostatnio kupiłam, proszę bardzo, poduszkę tutaj. I ubrałam się specjalnie tak, aby było mi wygodnie, czyli mianowicie ja zawsze zakładam sobie tak bluzę, w ten sposób zakrywam się cała i nikt mnie nie widzi, dlatego moje ubrania muszą być szerokie, duże i wygodne. Uwielbiam wyglądać po prostu jak lump podczas lotu, bo wtedy jest mi naprawdę bardzo komfortowo i czuję się fantastycznie mimo małej ilości miejsca. Przygotowujemy się i widzimy się za chwilę. Ostatnio wymówiłam, że muszę sobie kupić taki set wyjazdowy, żebym miała do samolotu. No i mamy koc. Koc kocem, ale ten ziomek tutaj nie był zupełnie planowany. I zobaczcie, jaka to jest wygoda, to jest niesamowite, że ja wcześniej na to nie wpadłam. Pamiętam, że jak byłam w Stanach, to podróżowałam z zabawką Moniką, którą wygrałam na jakimś festynie, coś takiego mi się przypomina. I właśnie ze Stanów wracałam z tą zabawką, ale tutaj, no on jest po prostu mistrzem, mistrzem. Jest tak wygodnie, na pewno będzie mi się bardzo dobrze spało, a do tego proszę. Pantofelki, wygoda, także można lecieć. Kompletnie się nie obawiam tej podróży, troszkę byłam głodna, ale fajnie, bo sobie zjadłam, już teraz głód zaspokojony. Nie było to najzdrowsze, ale czasami też trzeba zjeść syfa. Ja bardzo lubię robić sobie właśnie takie cheaty i nie mam z tym problemu. W ostatnim czasie też sporo jadłam słodyczy, także muszę się zacząć zdrowiej odżywiać, bo ostatnio kompletnie nie panuję nad tym, co jem, więc muszę wrócić do zdrowych nawyków, a nie, że jem co popadnie, tak jak dzisiaj tego maka, no ale już trudno. No nie miałam wyjścia, bo po prostu od rana się pakowałam i wszystko było na wariackich papierach. Wczoraj jeszcze wróciłam z Krakowa i słuchajcie, w ogóle jaka historia. Przyjechałam z Krakowa do Warszawy i zadowolona byłam, troszkę przybliżę kamerę, żebyście słyszeli. Byłam zadowolona, że po prostu wszystko się udało, w Krakowie padał deszcz, później wyjechaliśmy z Damianem. I nagle świeciło słonko, śpiewaliśmy sobie, tańczyliśmy sobie w tym aucie i tak dalej. Przyjeżdżam do domu, a Michał do mnie dzwoni i mówi tak: Sylwia, a ty nie potrzebujesz tego czarnego służbowego telefonu? I ja mówię: o Boże, potrzebuję go. I słuchajcie, ja mam dwa telefony. Jeden mam prywatny, drugi mam służbowy. No i ten służbowy zostawiłam, a on był mi naprawdę potrzebny na wyjazd. No bo między innymi tamtym telefonem akceptuję na przykład przelewy, a to jest bardzo istotne, ponieważ muszą wychodzić płatności nawet jak mnie nie ma. Więc stwierdziłam, dobra, to jakoś to będzie, przekażę wszystkie kody Marcie, Marta to ogarnie, ale później sobie pomyślałam, że ja tam mam karty. Ja tam mam wszystko w tym telefonie, więc ja muszę mieć ten telefon i słuchajcie, na ostatnią chwilę wpadłam na pomysł, że przecież ktoś może mi przywieźć pendolino.
i napisałam na Instagramie pytanie, czy ktoś z moich obserwatorów albo znajomych właśnie jedzie konkretnie tym i tym pociągiem, ponieważ no tylko ten jeden pociąg mi pasował, bo już musiałam lecieć na lotnisko. I okazało się, że napisała do mnie dziewczyna. Michał wziął ten telefon z domu, miał 18 minut, żeby dojechać do dworca. Dojechał na dworzec, po prostu zadzwonił do mnie, że jest tak po prostu umordowany, że się czuł, jakby maraton przebiegł. Później z kolei w Warszawie odbierała Karolina, moja koleżanka, dlatego że ja cały czas się pakowałam, byłam w ferworze pakowania i jeszcze miałam troszkę nagrań rano, więc udało się wszystko. Historia śmieszna, ale bardzo, bardzo dziękuję, bo aż 3 osoby były zaangażowane w to, abym dostała ten telefon. Także po moim powrocie, słuchajcie, musimy zrobić super prezent, niespodziankę dziewczynie, która mi dzisiaj pomogła, która właśnie przywiozła mi mój służbowy telefon. Już wzięłam od niej adres, także mam nadzieję, że kupię jej też coś ładnego na Bali, ale też mam pomysł właśnie, co jej mogę spakować i na pewno się odwdzięczę, bo naprawdę uratowała mi, kochana, życie. W ogóle też moi znajomi mówią, ty się nie boisz dać kogoś telefonu? Nie, jakoś tak powiem wam szczerze, że zawsze jak proszę was o coś o pomoc, to zawsze i super mi doradzacie i też piszecie mi fajne miejscówki i tak dalej. Nie wiem, w ogóle kompletnie się nie bałam dać tego telefonu, co by się stało. No ewentualnie po prostu bym nie miała telefonu, ale ja nawet w ogóle nie myślę takimi kategoriami, bo ja mam tak, że ja staram się ufać ludziom i ufam ludziom właśnie pod takim względem, że nikt mi niczego nie ukradnie i stwierdziłam po prostu, że jeżeli kiedykolwiek ktoś mi coś ukradnie, czy plecak, czy telefon, czy portfel, czy dokumenty, to już następnym razem będę bardziej ostrożna i będę uważać, a tak, no to zachowuję. Oczywiście są granice takie zdrowe, ale jestem ufna. Także taka moja historia, a teraz już powolutku podpisuję jeszcze na ostatnie maile i pójdę spać. Ale jestem happy! Trochę pospałam i obudziłam się akurat na jedzenie. I mamy tutaj kurczaka z ziemniakami. Jakiś czekoladowy słodki karmel. Do tego mamy sałatkę, bułkę. No i oczywiście to, co kocham najbardziej, już na pewno wiecie, czyli kurczę, no, crackers z serem. To jest przepyszne. Wow. Do tego jest jeszcze masło, chyba margaryna, woda, ciastko. I zamówiłam sobie Pepsi Diet. Jemy. Teraz spróbujemy tej czekolady ze słonym karmelem i zobaczymy, czy dobre. Średnio. Wygląda to tak, ale powiem wam, że ostatnim razem jedzenie było dużo, dużo lepsze. Teraz nic nie zjadłam, ale swojego crackersa z serem zachowam na później. Czyli mój zestaw, uwielbiam go, a tutaj jeszcze powiedziałam wam, że to jest margaryna, to nie jest margaryna, tylko kostka czekolady. Więc wszystko w zasadzie zostawiłam, nic nie zjadłam, ale ser i crackers zostanie zachowany na później. No i ciastko, bo ostatnio to ciastko uratowało mi życie, jak byłam mega głodna. Wylądowaliśmy w Dubaju. Teraz tylko 5 godzin jednak na lotnisku. Pomyliłam się, ale sprawdziłam 5 godzin na lotnisku. Później jeszcze tylko 9 godzin i jesteśmy na Bali. Przespałam cały praktycznie lot. Nic do was nie powiedziałam. Teraz już wyszliśmy i stoimy w pierwszej kolejce. I tutaj musimy kupić wizy. Pewnie troszkę będziemy stać, bo ludzi jest bardzo dużo. Później, z tego co pamiętam, jest jeszcze jedna kolejka, w której trzeba pokazać ponownie to wszystko razem z wizą i kodem QR, który już tym razem mam, bo jestem przygotowana. I chyba jeszcze była trzecia, więc czekają nas 3 kolejki. Jeszcze muszę rozmienić pieniądze, w zasadzie zamienić dolary na rupie, ponieważ mam samochód i pan przywiezie mi ten samochód, więc będę musiała za niego zapłacić. I to tyle. I jedziemy. Pierwsza lokalizacja to
Uluwatu. Czuję się mega zmięta i chciałabym się już umyć. To jeszcze jest tak gorąco, ale pod spodem mam taki krótki top, więc nie będę się rozbierać. Więc wszystko ok. Cieszę się, że spałam, ale czuję się bardzo, bardzo wymiętolona i jeszcze tak strasznie chcę się pić i jeść, bo nic nie jadłam, ani nic nie piłam w samolocie, bo spałam. Także stoimy, czekamy. Cześć Wam, melduję się już z Bali, doleciałam, teraz jestem w samochodzie i będę się kierować w stronę hotelu, a później na pewno coś zjem, albo może przed coś zjem, bo jestem strasznie głodna, chce mi się bardzo pić, ale bardzo się cieszę, bo wszystko się udało, także będę Wam relacjonować tutaj na bieżąco teraz każdy mój kolejny krok. Najważniejsze jest to, że przeszłam te trzy ogromne kolejki do kupienia wizy, później do sprawdzenia paszportu, później jeszcze do sprawdzenia kodu QR, naprawdę było bardzo dużo ludzi, jeszcze było tak strasznie gorąco, ale udało się. Samochód wynajęty, także najważniejsze. Więc zaczynamy przygodę. Właśnie przyjechaliśmy do restauracji. Mijaliśmy bardzo dużo różnych, ale po prostu nie było gdzie żywcem zaparkować, więc wybraliśmy restaurację taką troszkę na uboczu. Ona jest bardzo blisko naszego hotelu, bo do hotelu mamy jeszcze tylko 8 minut. I zjemy tutaj sushi. W ogóle restauracja wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest taka ekskluzywna. Nie mieliśmy też rezerwacji, ale posadzili nas przy stoliku dla palących, co dla mnie nie jest zbyt fajne, ponieważ ja strasznie nie lubię dymu papierosowego i tutaj właśnie pani mi centralnie dmucha prosto w twarz po drugiej stronie, ale jest okej, dam radę. Przynajmniej jesteśmy tutaj na powietrzu, nic tutaj nie jest, jest tutaj zadaszone, ale tutaj nie mamy żadnych ścian, więc gdzieś tam ten dym się jakoś rozchodzi. Ja strasznie nie lubię, kiedy ktoś pali przy jedzeniu i nawet jak ktoś pali ajkosa, to też mi to przeszkadza, ale teraz czekamy na jedzenie. Jedzenie wygląda naprawdę pięknie, bo już tutaj obok ludzie mieli i sushi wygląda ślicznie. Zamówiłam sobie sushi, zamówiłam sobie jakiś ryż i oczywiście standardowo, jak jestem albo na Bali, albo na Malediwach, zawsze zamawiam water. Watermelon juice to jest mój ulubiony po prostu sok, kocham go, on mi nigdzie tak nie smakuje jak tutaj i kiedyś próbowałam sobie nawet robić w Polsce sama, ale te nasze arbuzy nie są takie słodziutkie, a tutaj naprawdę są najlepsze. Więc po jedzeniu przyjedziemy do hotelu, pewnie się umyjemy i jeżeli się uda, to będziemy szukać masażu, a jutro albo pojutrze będę się widzieć z moją siostrą. Na przystawkę pan przyniósł miso zupę, jest jej nie za dużo, ale to jest taki darmowy starter. Ja bardzo lubię miso, więc jestem ciekawa, jak smakuje tutaj. Naprawdę dobra, ja jestem tak głodna, że chyba teraz by mi wszystko smakowało, ale miso zupa jest przepyszna. Jeżeli nie mieliście okazji, to koniecznie musicie spróbować. To jest jedna z takich moich ulubionych, można powiedzieć, zagranicznych zup. Jest pyszna. Spróbujemy. Pyszna. Przyszło mi kolejne danie. Tym razem tutaj mam kurczaka. W bardzo dziwnej formie. Jest dziwnie zrobiony, ale jest dobry. Do tego ryż i oh, thank you. I do tego tutaj są takie omlety i nawet cebula się znalazła, całkiem niezłe zadanie. Czyli tak, jest ryż, kurczak, omlety i cebula. Mega gorące. Teraz hit. Zarezerwowałam hotel i zastanawiałam się, dlaczego ten hotel jest taki tani, bo naprawdę ma przepiękny widok. Pokażę Wam rano i się okazało, że musimy pokonać 500 takich schodów. Jesteśmy po pokonaniu 150. Ja naprawdę nie mam siły, nie mamy ze sobą walizek, nie mamy tak naprawdę ze sobą nic, tylko plecak ze sprzętem i ja nie widzę siebie tutaj schodzącą po prostu z moją 20-kilogramową walizką. Naprawdę ledwo zipię, jeszcze mnie tak bolą kolana po lodzie, że naprawdę czuję się jak stara babcia schodząca po tych schodach. A to dopiero 1/5. Już wiadomo skąd cena, przynajmniej hotelu, bo naprawdę byłam w szoku, że taki hotel z takim widokiem może być tak tani. No ale już wiadomo czemu.
bo tu się nie da po prostu zejść z walizką i w ogóle zejść. Zeszliśmy na sam dół, mamy już morze i pan mówi, że musimy iść w lewo i szukać naszego hotelu nad morzem, czajcie? Nie mam zielonego pojęcia, czy my dojdziemy, podobno dojdziemy, ale powiem wam, że naprawdę wygląda to przepięknie, aczkolwiek w adidasach po tym piasku niezbyt dobry pomysł, bo mam tylko jedne. No ale chodźcie, idziemy szukać. Cześć wam, witam pierwszego dnia. Mamy godzinę 5:30 i jedziemy na wschód słońca. Już w zasadzie jest jasno, ale jeszcze wschodu nie ma. Troszkę jest zaróżowione, jedziemy na taki klif. Teraz słuchajcie, musimy przejść znowu 500 schodów, ale w górę. Póki co przeszliśmy, zobaczcie, takimi. Jakieś 150, daliśmy radę w dół jest gorzej. Mnie strasznie bolą kolana, mam problem z kolanami, ale daliśmy radę, więc teraz 500 schodów czeka nas w górę. To jest mega śmieszna sytuacja, bo do hotelu trzeba najpierw tak zejść, iść taką drogą, taką serpentyną ala jakby, trzeba zostawić samochód wcześniej. Później trzeba przejść taką mega wąską ścieżką, pokonać 500 schodów w dół, później przejść właśnie plażą i następnie około 150 w górę. Także no takiej drogi do hotelu to ja jeszcze nigdy nie miałam. Idziemy. Coś zobaczyłam, zobaczcie jak pięknie. Przepięknie. To jest niesamowite, bo tam chyba rośnie drzewo na tej największej skale. Na tych małych tutaj to rozumiem, ale patrz na tę największą skalę. Tam jest chyba drzewo u góry. Oficjalnie stwierdzam po 100 schodach, że nie mam totalnie kondycji. Totalnie. Idziemy. Idziesz? Dzień dobry. Dzień dobry. No nie mam nic dla ciebie. Ojejku. Dojechaliśmy i naprawdę jest przepięknie. Ten klif robi imponujące wrażenie, zwłaszcza z boku. Super to wygląda. Tutaj bezpośrednio byłby chyba piękniejszy zachód, ale wschód jest również niczego sobie. Właśnie słonko tutaj bije na mnie swoimi promieniami. Jest naprawdę świetnie. Podpiszę wam miejsce. Jak będziecie, to koniecznie musicie tutaj przyjechać. No, w jednej z najlepszych śniadaniowni tutaj na Uluwatu, nazywa się Alchemy. Jedzenie jest typowo wegańskie i słuchajcie, zamówiłam sobie kawę i ja tak średnio mogę pić inne mleko niż regularne i zazwyczaj piję bez laktozy. I zamówiłam sobie z regularnym mlekiem, pan przecież mi powiedział, że mają tylko wegańskie, więc zamówiłam sobie z migdałowym i mam nadzieję, że nic mi po tym nie będzie, bo zawsze jak piję jakieś takie inne mleko niż zwykłe, to mam później naprawdę problemy żołądkowe. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Zamówiłam oczywiście sok z arbuza, bo to jest mój ulubiony sok i liczę na to, że jedzenie będzie przepyszne. Ja zawsze w ogóle jak jestem w nowym miejscu, to zamawiam sobie dwa dania, bo chcę popróbować jak najwięcej, więc chcę zjeść troszkę na słodko i trochę na słono, więc zamówiłam sobie właśnie acai bowl i szakszuka i na pewno będzie pyszna. Jestem tak strasznie głodna, że się nie mogę doczekać jedzenia. W ogóle też otwierają tutaj o 8, a my już byliśmy tutaj za 8:15, bo wróciliśmy z tego zachodu, z nagrywania i jesteśmy pierwszymi i w sumie na razie jedynymi klientami. Fajnie, mamy całą restaurację dla siebie. Bardzo ładnie tutaj jest. Tak, przejechaliśmy ze wschodu, poprawka, a nie z zachodu. Na zachód pojedziemy. Czy wy widzicie, jak pięknie wygląda moje jedzenie? Już się nie mogę doczekać, aż będę go zjadł. Przepyszne. Uwielbiam cieciorkę, chociaż czasami po nim nie boli brzuch, ale ta jest taka gotowana, więc myślę, że nie będzie. Do tego jest ziemniak, którego uwielbiam, kocham, i kolendra, którą również uwielbiam. Tutaj jeszcze mamy coś dziwnego. To jest chyba tofu. Ja tofu lubię, jak jest dobrze przyprawione, więc jestem mega ciekawa, jak smakuje. O Jezu, jakie dobre. To smakuje jak coś. Wiem jak co. Jak sałatka ziemniaczana mojej mamy na święta. Jezu, mega, przepyszne. Nigdy nie jadłam tak przyprawionego tofu. Ostatnia rzecz to bananowy chleb. Grzanka. Jest fenomenalna, pycha. Bardzo jestem usatysfakcjonowana tym jedzeniem. Teraz czas na spróbowanie acai bowl. To jest coś, co kocham. I na Bali po prostu to smakuje najlepiej. Tutaj mam jakieś płatki. Chipsy. Chyba z dyni. Bardzo fajne. No i próbujemy. Yeah.
była. Do tego maliny, słuchajcie, mrożone, dlatego tak dziwnie wyglądają, ale są naprawdę pyszne. Zobaczcie, przyjechaliśmy na przypadkowy spot i stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy jak jest, jedziemy do hotelu. I to przecież wygląda fenomenalnie. Wow, nie spodziewałam się kompletnie. Weszłam tutaj i tak zobaczyłam i sobie myślę, niemożliwe. Wygląda jak w Meksyku, te takie groty, które odwiedzałam. Jest to naprawdę rewelacja, ślicznie. Na tych schodach już nie robią na mnie wrażenia, zeszłam bez ani jednego narzekania. Plus dla mnie. Chciałam tutaj trenować, tyłek robić przysiady, także nie muszę, mam schody. Zobaczcie, jaką mamy bardzo ładną drogę do hotelu. Musieliśmy zejść 500 schodów w dół, ale jest git. Później przejść wodą, bo był przypływ. No i teraz musimy iść w górę, ale zobaczcie, jak pięknie. Wygląda to super. A taki mamy widok z naszego hotelu. Troszkę ten hotel miał wyglądać inaczej, ale to nic. Pokażę Wam też, jak wygląda pokój. Jest naprawdę bardzo, bardzo malutki i miał mieć widok właśnie na to. A tutaj jest tylko właśnie taka otwarta przestrzeń dla wszystkich wspólna. No i jest naprawdę pięknie. Natomiast sam pokój pozostawia wiele do życzenia. Jest po pierwsze bardzo malutki. Po drugie, no inaczej zupełnie wyglądał na zdjęciu, no i po trzecie miał mieć ten widok taki, jak widzicie. No i też nikt nie powiedział, że się wchodzi i schodzi tak po schodach, ale to już tam kondycję się robi, najważniejsze. Zapraszam. Teraz jest czas na pokazanie jakże tego cudownego pokoju, który wyglądał zupełnie inaczej na zdjęciach. Jak wyglądał na zdjęciach, to Wam skleję. Zapraszam. Całe szczęście, że jestem w tym pokoju sama, bo jakby tutaj przyjechać dwie osoby, to mogłoby być już tłoczno, ponieważ w tym pokoju znajduje się łóżko. Całe szczęście jest duże i wygodne. Jakaś taka ala półka. No i teraz pokażę Wam ten zacny widok, który miał wyglądać inaczej i również Wam skleję zdjęcie. Proszę. Widok kompletnie nie przypomina tego ze zdjęcia. I jeszcze tutaj mamy rozwaloną szybę. Ja bardzo nie lubię takich rzeczy w hotelu i po prostu tak mnie to wkurza, że hotel wygląda inaczej na zdjęciu, a inaczej w rzeczywistości. Ale tym razem nie jestem aż tak bardzo wkurzona, bo będziemy tutaj spędzać naprawdę bardzo mało czasu. A już jutro widzę się z moją siostrą Natalią. I pozostaje mi do pokazania łazienka, która wygląda tak. Mamy tutaj prysznic z deszczownicą. On jest całkiem spoko, bo czasami jest tak, że się tak rozlewają na boki i chlapią. Jest naprawdę git. No i łazienka wygląda tak. Można ją zamknąć. No na pewno ten hotel nie jest warty swojej ceny. Na początku myślałam, że jest taniej i się zastanawiałam, co z nim jest nie tak. No i wiadomo, co z nim jest nie tak. Właśnie widzę, że sobie przypaliłam nohal już dzisiaj na wschodzie słońca. No i teraz zrobimy test łóżka na 3-4, aczkolwiek ja już tutaj się spałam. Ale musimy to zrobić. No i powiem Wam, że łóżko jest naprawdę wygodne. I jeszcze chciałabym Wam teraz powiedzieć o samochodzie, ponieważ wynajęłam samochód na 16 dni i uwaga, zapłaciłam za niego 1925 zł. Ta cena to jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos. Jak za 16 dni to naprawdę bardzo mało. W zasadzie w każdym miejscu na świecie, gdzie byłam, wynajmowałam samochód i nigdzie nie zapłaciłam tak niskiej kwoty, a można było zapłacić mniej, wynajmując po prostu mniejsze autko, ale mnie zależało na tym, żeby po prostu było wygodnie, też nie wiedziałam, po jakich drogach będziemy jeździć i zależało mi, aby to był trochę większy samochód, ale węższy, żeby to auto nie było na całą ulicę, no bo jednak tutaj ruch jest zdecydowanie inny niż u nas w Polsce i trzeba się troszkę nagimnastykować, zwłaszcza w tych pierwszych dniach, więc uważam, że to jest niska cena i też we vlogach właśnie z Bali chciałabym Wam mówić o cenach, żebyście też wiedzieli za co, ile można zapłacić, bo to ważne, też można sobie zrobić jakiś taki plan budżetowy na wyjazd. Moi drodzy, byłam na plaży, popalałam się przez 2 godziny, poczytałam sobie książkę. Oczywiście wysmarowałam się od stóp do głów 50 i wróciłam do domu i stwierdziłam, że nie poddam się w temacie piegów, ponieważ przyjechałam tutaj z henną czarną. Moja znajoma mi powiedziała, że czarną koniecznie trzeba nakładać, ponieważ wtedy może być widać jakiś efekt. A u mnie jest słabo z tym efektem, więc
Mam nadzieję, że tym razem to się uda. O, tu odłożymy. Widzicie, mam mokre włosy. Mam opaskę, jestem przygotowana do walki z biegami niczym Rambo. Cyk. Moi drodzy, jak to się nie uda teraz, to to się nie uda nigdy i ja nie będę mieć biegów nigdy. Let's go. Moi drodzy, byłam na plaży, popalałam się przez 2 godziny, poczytałam sobie książkę. Oczywiście wysmarowałam się od stóp do głów 50 i wróciłam do domu i stwierdziłam, że nie poddam się w temacie biegów, ponieważ przyjechałam tutaj z henną czarną. Moja znajoma mi powiedziała, że czarną koniecznie trzeba nakładać, ponieważ wtedy może być widać jakiś efekt. A u mnie jest słabo z tym efektem, więc mam nadzieję, że tym razem to się uda. O, tu odłożymy. Widzicie, mam mokre włosy. Mam opaskę, jestem przygotowana do walki z biegami niczym Rambo. Cyk. Moi drodzy, jak to się nie uda teraz, to to się nie uda nigdy i ja nie będę mieć biegów nigdy. Let's go. Już mam po prostu wprawę w nakładaniu, bo ostatnio tyle razy to nakładałam i za każdym razem nic z tego nie było. Zobaczcie, jak już tu mi przepala. Nie wiem, czy w ogóle coś będziecie widzieć. W ogóle już miałam kończyć tego vloga, ale uznałam, że idę na plażę, poczytam książkę, napisałam do Nati, do mojej siostry. Mówię, Nati, przyjedź, bo mi się tak samej strasznie nudzi. Byłam sama na tej plaży. Ale sporo ludzi, powiem wam, że było samych na tej plaży. I mówię, masz to mnie tylko 2 godzinki, przyjedź grabem, ja mam samochód, pojedziemy do Ubud. I powiedziała, a dobra, też mi się nudzi, to jadę. Dobra, posmaruję to i wracam. Moje biegi prezentują się tak i tym razem zrobiłam to turbo niechlujnie, bo ostatnio się mega starałam i bardzo długo to nakładałam i nic z tego nie wyszło, więc dzisiaj też może nic z tego nie wyjść. Dlatego proszę bardzo, wygląda to, no nie wiem, trochę wyglądam tak jak dalmatyńczyk. No, umówmy się. Najładniej to nie jest naciapkane. Na początku tak się starałam i tak robiłam powolutku, a później stwierdziłam, kurde, na majówce tak się mega starałam, robiłam takie drobniutkie, chociaż tutaj niektóre też są drobniutkie i dupa z tego wyszło, tyle z tego było, nic z tego nie było, więc teraz stwierdziłam, że a dobra, po całości polecimy. No i co? No i ogólnie myślałam, że będę to trzymać 2 godziny, ale powiem wam, że jeżeli potrzymam to 40 minut i nic z tego nie będzie, to jak będę trzymać 2 godziny, też nic z tego nie będzie. Ta henna o tyle była lepsza, że zdecydowanie lepiej się ją nakładało i mam 2, więc już wam mówię, co to za henna. To jest Delia, kremowa henna do brwi w kolorze czarnym. Sprawdzona niezawodność. Delio, bądź niezawodna. To jest ten produkt. Także słuchajcie, teraz liczymy na to, że Delia będzie niezawodna, ponieważ jeżeli będzie niezawodna, to ja będę mieć piegi i będę mega szczęśliwa. Aczkolwiek powiem wam, że jeżeli te piegi wyjdą tak ciemno, to do moich naturalnych blond włosów to i tak będę wyglądała jak szalona. Wiecie, to nie będzie i tak kompatybilne z moją urodą, ale już nieważne. Ja jestem napalona po prostu na te piegi, jak nie wiem. No dobra. Mokre włosy mam od soli morskiej. O, ale są dziwne w dotyku, takie szorstkie. No i teraz czekamy. Znowu odpieprza z biegami. Jak nie wyjdzie, to już naprawdę nie uwierzę, że coś wyjdzie. Ale przynajmniej aplikacja tej była zdecydowanie lepsza, bo tamta była taka sucha od razu. A tutaj naprawdę fajnie się to nakładało i trwało to króciutko. Trzymajcie kciuki. Jak ona się nazywała? Delia. Delia niezawodna. Trzymamy kciuki. Zobaczymy, czy jest niezawodna. Minęło 20 minut, idę zmywać i zaraz wracam. Trzymajcie kciuki, ma być niezawodnie. Nie patrzyłam do lustra, zmyłam, wzięłam ręcznik i przyszłam do was. Dobra, osuszone. Patrzę, proszę, piegi, bądźcie. Bądźcie. Jestem w szoku! Tego to się nie spodziewałam. Wow!
Czy one są takie ciemne? Wow! Oh my god! Oh my god, ja chciałam sobie zrobić fotę jutro. Wy tego nie widzicie? Wy tego nie widzicie? Szok! Szok! Ej, to wyszło, rozumiecie to? Po 20 minutach to wyszło! No nie spodziewałam się, że to będzie tak mocne. Nie, jeszcze raz muszę zobaczyć, tu jeszcze mam takie lustro. W świetle dziennym. Ja pierdzielę, ej, słuchajcie. Podjaśnijmy to. Oh my god. No normalnie, czarne. No, te piegi są za mocne, ale teraz widzę, jakie mam dziury. Więc musimy to poprawić. Ja przysięgam, myślałam, że zmyję i nic nie będzie. Wy nawet nie wiecie, jakie to jest czarne. Zmyję się. Jestem w szoku, ale pozytywnym. Zmyję się na pewno. Zostawiłam tą hennę tutaj. Trochę sobie... Wow. Ej, niesamowite. Trochę sobie tutaj muszę dosztukować, bo mam takie za duże przerwy. W ogóle wyszłam tam na chwilkę do części wspólnej i ludzie się na mnie tak mega gapili. Ja sobie myślę, czemu oni się tak gapią na mnie. Przyszłam bez butów, sobie myślę, dobra, bez butów. I sobie przypomniałam, że ja mam te piegi namalowane. A ja sobie poszłam po hasło do Wi-Fi, więc patrzyli na mnie jak na kretynkę. W sumie jak to normalne sobie maluję piegi. Ja mam po prostu takie parcie na te piegi, że to jest dramat. Szok. Ale to jest niewiarygodne. Serio, nie spodziewałam się, że tak wyjdzie. Dobra, nie gadam głupot, smaruję i widzimy się zaraz. Tak prezentuje się efekt po. Wciąż nie dowierzam, ale... Jak to się nazywało? Delia? Dalia? Niezawodna. No, wygląda to naprawdę spoko. Jak poprawiłam i są takie nieregularne, to wygląda to dużo lepiej. Teraz postawimy kamerę w takim dziwnym ułożeniu i zrobię sobie pielęgnację. I może bardziej zobaczycie, bo ogólnie na żywo super to widać. O kurde, ale mnie szczypie ten tonik teraz. Na żywo super widać, a w kamerze średnio. Kurde, to miał być vlog wyjazdowy, a tutaj jest vlog z ponownego robienia piegów. No i gdzie ja dam tą zakrętkę? O, jest. Dobra. Mamy to. Mamy to. Wow, cieszę się. Ale jestem głupia, wiem. A mnie cieszą takie rzeczy bardzo. Jak mi coś kurde w końcu wyjdzie. O! Już tutaj po serum bardziej widać. Cieszy mnie to. Nałożymy SPF. Tutaj już mam SPF z 50. W zimie miałam chyba z 20 albo z 30. Cieszę się jak dziecko. Ale jak to zobaczyłam na samym początku, to myślałam, że jest bardzo źle. Bardzo źle, ale i tak tu w kamerze jest to taka wersja light, bo w lusterku to nie wygląda aż tak delikatnie. W sumie nie wiem, czy powinnam krem pod oczy dać najpierw, czy później. Chyba najpierw, bo teraz mam taką wodnistą konsystencję. Tak mi się ślizga.
zrobione. Dam sobie jeszcze trochę 50 na usta. Oczywiście byłam dzisiaj na plaży. No, 2 godziny. I oczywiście miałam zabezpieczenie, wszystko. I mi się trochę przypaliła buzia. Mamy to! Zobaczcie, kogo tutaj mam! Jaka balona! Ej, ale jaka jestem czerwona! Ej, ty, jestem taka czerwona na żywo? Nie, ja nie widzę. Ale po prostu ja jestem blada. Biały włos, czerwień. Ja godnie reprezentuję Polskę, biało-czerwona. Biało-czerwona. Aktualnie na tym nagraniu. Fajno, że jesteś. Nie mogłam się doczekać. Nie widziałyśmy się ile? No ja tutaj przyjechałam około 3 tygodnie temu. Nie widziałyśmy się 3 tygodnie. To jest ale ja wow. Po prostu mi się wydaje, że ja tutaj jestem już chyba rok. My już jesteśmy w łóżku, wykąpane, umyte, ze zrobioną pielęgnacją. Ja nawet, słuchajcie, umyłam włos, zobaczcie, jaki błyszczący. Znaczy nie, ja umyłam rano w sumie. No, ale ty masz ładne. Rano umyłam. Ty masz takie surferskie fale. Ja mam takie surferskie fale, no, bo miałam mokre i... jak mi się zlokowały. No, ale ładne masz. I w ogóle zobaczcie, jakie Nati ma jasne włosy, bo jej się rozjaśniły. Ale wiecie, co ostatnio mi napisała dziewczyna? Ładny w dołu masz? Że, bo miałam takie zdjęcie i tam był, wiecie, miała taki odrost, taki trochę szary, no nie, ona. Oj, tak pani farbuje włosy. A ja nie, mówię, przecież to jest normalne. A ja mówię, że nie farbuję, że na naturalnych włosach też jest odrost, ona. Ja wiem, co mówię. I mówię tak, więc wydaje mi się, że pani farbuje te włosy i nas tutaj okłamuje wszystkich, bo widziałam u pani chłopaka włosy i wyglądają inaczej. A każdy endokrynolog i ginekolog powie, że jak się raz zafarbowało włosy, to one odrastają ciemniejsze. A, ja nie, z odrostem. Ja napisałam tak, ja wysłałam tylko taką minkę płaczącą ze śmiechu, a ona, o, reaguje pani agresją. O. Ale ja chyba mam rację, prawda? Okej. Okay. Już jakby skończyłam ten temat, nie? No bo że okłamuję ludzi, że farbuję włosy, a jakbym farbowała i miała taki kolor, to chyba to by był zaszczyt dla ciebie, że można taki naturalny kolor uzyskać. Dokładnie, to zaszczyt. Musimy go zabić, bo nas będzie gryzł. To nie jest takie, no, to nie jest jakaś ćma była, czy coś. O Boże, boję się ciem. No, także właśnie farbuję. Ja też mam naturalne włosy i na przykład moje włosy tutaj są też bardziej złote, a tutaj mam na przykład takie bardzo chłodne. No to widać. O. No dokładnie, dokładnie. Teraz też mam takie flesze zrobione tutaj, ale ogólnie zawsze tak jest na włosach naturalnych. No dokładnie. Nati mówi, że przywaliłam sobie piegi za mocno, ale jutro mi zejdą, zobaczcie. Myślisz, że się to zetrze? No, jak umyję jutro. Jutro twarz, jak umyję rano. Ale masz, wyglądasz jak tygrys. No, bez kitu, zętki. No. Ja sobie muszę... Serio, byłam w szoku, jak zobaczyłam tobie i... Ale serio cię mocno wzięło. Bardzo, bo w końcu wiesz, do 3 razy sztuka. Robiłam na wyjeździe teraz z Damianem Koprskim, powiedziałam mu, że będzie miał na 14 dni. Zmyliśmy po godzinie i nic nie było. Nic wiem. Kompletnie. Ale wiecie co, ostatnio ja zrobiłam? Mówię, dobra, zrobię sobie kilka tak na nosie. Bo wtedy było jakieś przed wyjazdem gdzieś tam. I na rękach, gdzieś uwaliłam, miałam to, a ja ściągam z nosa, patrzę, nic. Nic nie było, więc dlaczego na nosie się nie trzyma? A na rękach, kurde, jest... Bo może na rękach jest bardziej sucha skóra, nie? I są takie, wiesz, kreseczki w ogóle. Nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, trzyma się. Jesteśmy gotowe do spania. Jutro zaczynamy kolejny dzień, kolejny vlog, a teraz się z wami żegnamy. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że Natalia nagrała ostatnio nowego vloga, więc możecie wbijać... To nie jest nowy vlog, ale nagrała vloga. Opublikowała. Teraz nagrała tutaj na Balni kolejnego, więc opublikuję po powrocie, więc możecie wbijać na kanał. Ja tutaj nagrałam chyba 3 już. Ale nic nie zmontowałam. O, 3 nagrałaś. To ja na razie mam jednego. Papa! O Boże, poszkodowane! Bye!